A teraz przed wami DJ Timothy, Ekwador, ma Nieszki klub. Zapraszamy. Jadą. Całą płytę mogę zrobić. Facet śpiewa, kurwa, Eurotrans. Bartosz czy Bartek? Bartek może być. To może być Bartek. No jak słychać, moim gościem jest Bartek Zaleski. Tak jest. Z Wrocławia. Przyjechał, powiedziałbym, że specjalnie dla mnie, ale to bzdura. Nie, czekaj, no po co zaczynać od kłamstwa? Dokładnie. Ale co ty właściwie robisz teraz w Warszawie? Bo nie mówiłeś chyba. Byłem na rozmowie o pracę, oczywiście zabiłem. Udało się jak zwykle. Tak? Wszedłem. Tak jest, bo się okazało, że potrzebują właśnie. Była otwarta pozycja alkoholika i właśnie się okazało, że mam bardzo dobre predyspozycje. Spełniasz, ale to chyba duża konkurencja w takim razie. Ale jeden rzut ucha na mnie i już powiedzieli, chcemy cię mieć w zespole, mamy już heroinistę. Zbierali takich Avengersów, tylko używkowych bardziej. Właśnie też miałem ostatnio taką koncepcję, to jest, dzisiaj będzie dużo tylko koncepcji, bo nie mam żadnych żartów, ale mam koncepcję. Spoko, to jest luźna rozmowa, wiesz, ty nie musisz... Właśnie o to, żeby zrobić polskich Avengersów, w którym by było oczywiście Seba, Lewar, Gruby, Krótki, Łysy, Siwy i coś tam jeszcze. Czołgu? Tak. Mi się zawsze podobała ksywa Czołgu. Nie wiem, ja chyba kiedyś na jakichś koloniach poznałem chyba takiego typa. W Gruzji, tak? I zostało mi do tej pory... Ja chyba nie w Gruzji, ale gdzieś tam pewnie kolonii na jakimś odludziu, jak znam życie, pewnie wiesz, żeby nie było jak uciec do domu. Mój brat kiedyś był na kolonii w miejscowości, której nie było na mapie w ogóle i wzięła później nazwę od tego ośrodka, więc się nazywała Stilo. Także jest taka miejscowość w Polsce teraz, się nazywa Stilo. No, to taka historia. Bywało lepiej. Ale to co... To możemy wyciąć, ale tak z ciekawości, co, a dla kogo będziesz pracował, czy chcesz pracować? To znaczy, ja teraz agencji reklamowej pracuję, to dalej to. Ale chcesz się zastanawiać chyba nad przenoszeniem do Warszawy? Dosyć mocno. Jeśli oni kupią to, co sprzedaję, to wtedy bym tu siedział. Nie? I to by było ciekawe. Zwłaszcza, że tak naprawdę, jeśli chodzi o Wrocław, to wiesz, no, co tam jeszcze jest do ugrania? Tak naprawdę. Tylko no tak, może prezydenta. Tak. Tylko niewiele cię tam trzyma? Nie, dużą rzecz mnie trzyma, ale już tak powiem, no się robi małe to miasto, bo tak. Znam je od podszewki i efekt jest taki, że znam też, gdzie są granice. Granice są na Widawie, to jest taka rzeka. Ale nie, no jest po prostu, już trzeba powiedzieć sobie, wiesz, no co dalej. Nie, człowiek się nie robi coraz młodszy. Tak, ja bym był stary. Ale ciekawie by było, no. Zresztą wiesz, tutaj ciekawe czasy teraz będą. Coś czuję za następny rok, dwa dla komedii, stand-upu. Tak. I też higieny osobistej. To też jest, myślę, że w końcu trzeba będzie. Myślisz, że podniesie się ogólny poziom. Chcę zamknąć pewien rozdział. Tak. Przynajmniej dla mnie. Nie, właśnie zastanawiam się nad tym, czy to jest... Bo ja nie zauważyłbym, żeby ten poziom higieny był pokoleniowy. To nie jest chyba tak, że o, starzy się nie myją. Nie, właśnie. Ja bym powiedział, że w środowisku osób, które znam, od 70 do 80% się nie umie myć. Nie umie, o to chodzi. Nie chodzi o to, czy mają wolę, żeby to robić. Po prostu, jak powiem, kiedyś był chyba tak... Obserwowałeś ich i patrzyłeś, nie, źle. To można nosem, wiesz, to nie trzeba patrzeć. Był kiedyś taki komiks, dalej jest zresztą, Wilku, jeden z odcinków był właśnie na temat Arki Noego, jak facet poczuł smroda w tym. I jeśli mogę, za pośrednictwem tej audycji właśnie też przekazać, panowie, myjcie się wszędzie, tam trzeba odwinąć kawałek i też się umyć, bo to jest kurwa tragedia, to się czasem dzieje i na tym zostawmy. Tak, słusznie, popieram ten przekaz. Kampania społeczna. Nie, spoko. A ty w ogóle skąd pochodzisz? Bo... Ja jestem z Wrocławia. Tam się urodziłem i tam też się wychowałem większą część swojego życia, a potem się przeprowadziłem do Psar.
To jest tak fajne miejsce, jak brzmi. Dużo psów jest tam, o dziwo, więc gdzieś tak od 9 roku życia już wiedziałem, już naprawdę psy za mną godziły, także było ciekawie. Wychowałeś się wśród dzikich kundli. Dokładnie, tak. Walka o każdą parówkę. Mowgli Wrocław, Mowgli Psar. Tak. Psary to już nie jest to nie, Wrocław. To jest dosłownie pierwsza miejscowość za Wrocławiem. Typowy, wiesz, no przykład, że moi rodzice się przenieśli poza miasto, żeby trochę odpocząć. Bo, tak. Bo po prostu, wiesz, no gangi, strzelaniny, pościgi. Mój stary najbardziej tam nakurwiał, on był takim gangsterem. Że musiał, wiesz, no, jak to śpiewała Karamba, zadymy, interesy, do załatwienia sprawy, musiałem wyjechać na pełne 3 miesiące, poczekać, aż ciśnienie zacznie być malejące, wróciłem i tak dalej. Wszyscy znamy, pocałuj mnie w dupę. To jest, być może, ale to jest pierwszy raz, kiedy ktoś tak obficie zacytował Karambę. Tym, znaczy, wiesz, jesteś ale dopiero... Ale ty też tak nie masz, że... Jesteś dopiero piątym chyba gościem, ale... Te utwory, jeśli chodzi, no przynajmniej, wiesz, nie wiem, jak u ciebie to wyglądało. Ja nie jestem fanem hip-hopu ani niczego, tylko jeśli no, miałbym... No ja jestem raczej, ale... No wiem, widać. Widać, no, że jak powiem, jak podrapiesz, to tam czarne spod ciebie wychodzi, ale... Ja raczej nie, ale nie dało rady tym nie nasiąknąć, tak. A że umysł tak działa dziwnie, że po prostu to siedzi we mnie. Ostatnio właśnie mieliśmy otwarty mikrofon i troszkę przyznam, że w związku z tym, że to jest knajpa we Wrocławiu, otwarte mikrofony są w niebie, to jest taka knajpa dosyć taka... proletariacka, to też źle brzmi, nie wiem jak to określić, no taka tak, każdy wiem, sobie no, wchodzi. Wiadomo, spelunka. Dla mnie, tak, dla mnie to drewno w takich knajpach jest takie opowieści. Zmęczone, tak. Wiele rozwodów. Nasiąknięte różnymi rzeczami. Desperacją przede wszystkim i piciem we wtorek. Specyficzny klimat, tak. I oni, ostatnio mieliśmy taką sytuację, że duża liczba osób tam przyszła, ale też mieliśmy jakąś taki reunion, tam ludzie się chyba dowiedzieli, że nasza klasa istnieje. I trochę nam mocno przeszkadzali, przez co naprawdę, mimo że było całkiem okej, to tak stwierdziłem, kurczę, no ci ludzie, co przyszli, nie chcę ich stracić, chcę, żeby przyszli jeszcze raz, no to na sam koniec stwierdziłem, no to co tu innego zrobić, więc zadeklamowałem całe życie boli Jurgena Kaczówki i MC'ego Onufrego. Jeden z klasyków, trzeba przyznać, gdzie padają genialne przecież teksty, jak kanary zajebały mi starych, Straż Miejska skupia się na molestowaniu dziecka. To są przecież... Ja mogę ją całą, mam wbitą w sercu. Wiesz co, tak? Tego nie znam chyba. Nie znasz? Może też być tak, że część mnie tam ominęła, bo akurat 90-95 to mnie nie było w Polsce. No właśnie, tak? Więc tak. To było dużo takich rzeczy wtedy wychodziło. Nie da się ukryć, że tam jakimś nasiąknąłem tym później. Czyli tym polskim ty rapem, pewnie ale... znasz jakiś taki amerykański beka rap, który jak powszechnie wiemy, tam ludzie traktują to bardzo zabawowo. Więc... No tak, nie, no może trochę znam, a potem jakoś trochę nadrobiłem, jak wróciłem, ale to już wtedy były takie już trochę bardziej zaawansowane czasami. Chociaż nie wiem, pierwsza polska rzecz, jaką słyszałem, to był jakiś kurwa tam. Jak to się nazywało? To było 3H, tak? Tylko, no. Że taka demówka, co ludzie sobie kopiowali na kasecie. Ale ten numer na pewno znasz. To jest tam lato, słońce, sztuki gorące. Nie znam. Nie znasz tego? Nie. To ci zaraz puszczę chyba. Nie, okej, będzie ciekawie. Dla mnie to chyba był pierwszy... Na samplu Manamu taki. O, charakterystyczny, widzisz. Ale mniejsze. Widzisz, jakie przyszłościowe. Manam wraca zresztą i słusznie, ale to raczej w takiej elektronicznej muzyce, bo z tego ostatnio właśnie wspominałeś o tym, o Tedem, to on się wsławił tym, że na bicie mojego kochanego wykonawcy amerykańskiego obecnie, czyli Bobiego Szmurdy, bo koleś brzmi po prostu jakby mieszkał tutaj gdzieś dwie ulice dalej. Bobby Szmurda. Serio, zaraz ci opowiem, jak poznałem Bobiego Szmurdy, ale na bicie właśnie do Young Niga nagrał utwór, który się nazywa Kot Gigant. Także bardzo dobry, polecam. I tu nie chcę cię wywołać żadnych bifów, ale... ja pierdolę. Ogólnie, a Bobiego Szmurdę, to jest też dobra historia, siedziałem z moimi współlokatorami i oglądaliśmy BET Hip Hop Awards. Dla osób, które nie wiedzą, BET to jest Black Entertainment Television. To jest. Czyli, jak sam wskazuje, telewizja pogrzebowa. Nie, to jest...
Ale swoją drogą, to jest woda na młyn na wszystkich tych takich kolesi, którzy tam, wiadomo, bronią uprzywilejowanej pozycji białego człowieka, no bo jak żeby inaczej, że jednak nie ma White Entertainment Television. Zresztą nie sądzę, żeby ktoś się za to zabrał. Zresztą akronim jest słaby. Wet, to tak. No i Hip-Hop Awards, występowali tam jacyś ludzie, wiadomo, niektórych znałem, niektórych nie. Ogólnie przekrój wspaniałej mody też męskiej, bo widzę, że tam każdy chce być mistrzem. I właśnie trwa i w pewnym momencie and the moment you've been waiting for Bobby Szmurda. O, co to jest? To jest jakiś żart? Czy to jest ten, jak kolej z Ostrowca, Robert Szmurda. No. I wystąpił, pośpiewał. To jest jakiś młody dżentelmen, hip-hopowy artysta, który... Tak, ale skąd on jest, nie wiesz? Po akcencie bym wskazywał, że gdzieś z Napstera. Wiele ma lat. Nie, bo jest bardzo młody. Ale BET w ogóle, te Hip Hop Awards były genialne, bo właśnie ludzie tam rapowali ostro, coś tam zadyma i na samym końcu Snoop Dogg wyżej mówił, dziękuję, thank you, dziękuję wam wszystkim. And now, so we got some sandwiches here? Yes, we got some sandwiches. Everyone gets some sandwiches. I w tym momencie rozdałem kanapki. I będę szczery, więcej imprez powinno się tak kończyć, że na samym końcu gospodarz daje kanapki. No. To myślę, że by wiele konfliktów rozwiązało. Słynny koncert Pantery pewnie nikt by nie strzelał, gdyby się dowiedział, że na końcu zbyt kanapki. Wiele imprez rapowych też zdecydowanie się kończy strzelaniną, nie? No jakby tak. Wszyscy jedli kanapki. Nie, no wszystkim każdy by czekał. Mogę się założyć... Give the motherfuckers some pancakes. Albo coś takiego. Chociaż no, ja też przyznam, że... A to myślę o tegorocznych w ogóle. Tegorocznych, tak. Wygrał hip-hop, jak mawiał Hirek Wrona. Ale najbardziej mnie cieszyło, że właśnie na pewno na publiczności był ktoś, kto przyszedł tam tylko na te kanapki. Po prostu stwierdził, wiecie co, dostałem zaproszenie, nie chciało mi się iść, ale jak powiedzieli, że będą kanapki, rozważyłem. Siedzi tam, słucha tego Bobiego Szmurdy, siedzi, kurwa, te kanapki wjadą, bo już mnie ciągnie grubo. Także tak wyglądało moje tam, tak, ja jestem bardzo miejski, jak widać. Spoko, nie. No właśnie, z tobą zawsze jest ciekawa narracja, ja nie muszę nawet zadawać pytań, ale jak ktoś do mnie przychodzi pierwszy raz, to zawsze chcę zapytać jednak, bo ktoś, może kogoś to interesuje, jak zaczynałeś z tym stand-upem? W sensie, jak to się stało, że do tego dotarłeś, jak zacząłeś to robić i kiedy? Znaczy, jak większość impulsów w moim życiu, ten był również wywołany negatywnymi emocjami. Ja mało co mówię, że to chciałbym robić, albo to mi się podoba, ja już mówię, to jest chujowe, a to mnie wkurwia. Tego nie chcę. Tak. No, i rozumiem. Ojej, to zabrzmi źle w tym momencie, jak to powiem, zwłaszcza, że nie, no, było jak było, ale pamiętam, ja oglądam stand-up właściwie od kiedy mój brat mi dał Delirious Eddie'ego Murphy'ego, to było w 2001 roku. Pierwszy stand-up taki anglojęzyczny, który widziałeś? A później oglądałem z rodzicami, na Canal Plus leciał Kings of Comedy, ekipy, z której już chyba nikt nie żyje tak naprawdę, więc to jest możliwe, że nie. Ponure, jak się teraz na to patrzy. A to nie, że jakiś Cedric the Entertainer i tacy, czy nie? Nie, to był Bernie jeszcze. Mac i dwóch innych kolesi, których teraz nie pamiętam. Wiem, że mnie to strasznie śmieszy. Teraz jak to obejrzałem, tak, o kurde. No tak, ale to śmiesznie. Znaczy dużo osób chyba słyszało na początku jak Eddie Murphy'ego. Tak, to jest... Ale zaczynałeś od czarnych komików samych, tak, nie? Co słychać, to dzisiaj jak występuję po angielsku, bo N-word leci na lewo i na prawo, a ja nie mam prawa go używać. Absolutnie, ale... No ja tam przychodzę w polówkach, wiesz, Freda Perego i ej, nigga. Wszyscy uciekają. Ale ja nie używam tego negatywnie, ja używam tak motywująco, wiesz. Jak potrzebuję coś zrobić, no mówię, listen up, i od razu jest ten. I to była pierwsza rzecz, a później zacząłem oglądać praktycznie wszystko, co wychodziło, bo Comedy Central dość ostro wtedy miało plan wydawniczy taki, że praktycznie co roku było chyba Comedy Central Presents, ten program. Tak, że takie pół godziny sety, tak. Bardzo dużo i później właściwie, no wiadomo, cofnąłem też się, żeby poznać troszkę tam tego, także oglądałem to do przyjemności tylko. Aż do chyba roku 2000,
9 albo 10, kiedy to w polskiej telewizji zaczął lecieć program Stand Up Zapij Mnie Śmiechem, który, nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację, jak to leciało. Kurde, już mi się mylą nazwy tych programów, tak? To wtedy to był jeden z pierwszych programów? Tak, to był jeden z pierwszych, śmiech. Prowadził go Tomasz Kamel. Zabij Mnie Śmiechem to nie jest to, co teraz leci po tych kabaretach? Nie, teraz to się nazywa... coś... No właśnie myślę, dzięki Bogu to już weekend. No tak, ale tylko po dla tym, dorosłych. Po tym jest... Aha, i potem jest tylko dla dorosłych. Tak, a potem jest Wesoła Chatka Wujka Tomka. A, okej, okay, no sorry, już dopiero teraz wiem, o co chodzi. Tam Michał Kępa występował. Chyba i... tak, on to wygrał chyba na samym chyba końcu, tak? Tak. Z tym, że no ja tak powiem, bo sytuacja moja wówczas była ciężka, bo nie miałem internetu przez pół roku, więc byłem skazany na telewizję. Na telewizję. I przejadane. Dużo dziwnych rzeczy zobaczyłem przez to, ale między innymi to. I stwierdziłem, o, no to bez przesady, nie? No ja nie jestem aż tak zły, więc... Mhm. Chodzi już... o jedną konkretną osobę. Chodzi o osobę, która się nazywa Crazel, która tam wystąpiła. Wyraźnie chłopak bez przygotowania troszkę poszedł na samej osobowości. Ja stwierdziłem, no tego nie mam, ale z drugiej strony umiem zaplanować przynajmniej 4 słowa z przód, które mi wychodzą z ust, co jest przewagą nad nim, więc to jest nieuczciwe bicie w niego, ale tak mniej więcej to wyglądało i gdzieś to było na lato, i wtedy zacząłem układać pierwszy swój program. Myślałem, że go wcześniej pokażę, ale tam były pewne komplikacje, więc w grudniu 2010 roku pierwszy raz wystąpiłem i zrobiłem od razu 40 minut, bo czemu nie? Ja pierdolę. To się nazywa wejście. Jest, tak. I nagranie jeszcze z tego do dzisiaj gdzieś tam mój znajomy ma... ilość słowa kurwa połączonego ze słowem zasadniczo, bo tak szło, kurwa zasadniczo, po prostu przekracza wszelkie możliwe rejestry, powyżej 9000 na pewno było. Jezu. Dużo tego. A potem... Ale tam dużo improwizowałeś, czy miałeś po prostu aż tyle materiału napisanego od razu? Nie, bardzo dużo materiału miałem. Zresztą niektóre z tych żartów jeszcze jakoś w jakiejś ostały formie... Ostały się, zachowały. Tak. Przyznam, że niestety straciłem notatki, które wtedy prowadziłem, bo niektóre rzeczy były nawet okej. Okay. Z tym, że no wiadomo, jak to tam na początku, wiesz, wszystko chcesz powiedzieć, jaki jesteś kurwa mądry, tak. co to nie było, a teraz już wszystko załatwię i pach, i wszystko się zmieniło, tak? Gówno, nie, możesz tylko gadać, to jest to. Dokładnie. A to gdzie był ten pierwszy występ? Knajpie, która się nazywa Dymek od papierosa, która w momencie, kiedy wprowadzili tą ustawę zakazującą palenie, zmieniła mnie, że nazwę na dymek bez papierosa. Tak? Na chwilę. Równie czarujący, a nawet jeszcze bardziej czarujący niż to niebo, bo już naprawdę harda miejscówka. Zresztą już zamykają teraz, także tak? Miałem plan straszny, żeby jeszcze tam raz wystąpić, ale to chyba nie będzie opcji, więc niestety. Sam sobie zorganizowałeś ten występ? Tak, dosłownie sobie dałem znajomym znać, że tam jak chcecie, to wpadnijcie, bo ja tam... I przyszło chyba z 50 osób, także na pierwszy raz, okay. Dosłownie na solowy program. Nie było mikrofonu, więc to też było, o kurwa, było ciężko. Bez mikrofonu to już w ogóle. No. Było w ogóle i oratorsko, tak. Ja. Tak, i sam przywiozłem swój pierwszy reflektor, z tym, że nie wiedziałem, jaki wziąć, więc wziąłem najsilniejszy, jaki się dało, więc efekt był taki, że wyglądałem jakby... Dobrze, że wziąłem czarny sweter, bo tak to po prostu nikt tam nie stał. Wyglądało to strasznie. Przerażająco. Ale też anegdotka taka, że z tego chyba tego albo drugiego występu, bo później też tam jeszcze jeden robiłem, zrobiłem nagranie, które gdzieś tam było, wrzuciłem później w sieci i jak pierwszy raz wyjechałem do Łodzi, to wtedy opowiadałem jeden z tych żartów. I właśnie pamiętam, że chyba Patryk Czebańczuk podszedł i właśnie mówi, ty słuchaj, a ty zajebałeś takiemu kolesiowi te żarty. Aha. Jakiemu kolesiowi? No taki kurwa blady typ w czarnym sweterze. Ja mówię, ty, no to ja jestem. Przecież on co, widział to nagranie gdzieś na wcześniej. Na to wygląda, dokładnie. No. Także ja, jak słuchasz Patryk, to nie ma sprawy. Dzięki. możesz mi przesłać czek pocztą. Od tego się zaczęło. A później... Robiłem otwarte mikrofony razem jeszcze z jednym kolesiem, który się nazywa Łukasz Utkowski i na tych otwartych mikrofonach właśnie tam, że co miesiąc robiłem 25 minut nowego materiału, więc przerób był taki, że myślałem, że mi głowa wyskoczy,
Dlatego też te tam były żarty od sasa do lasa, było tak hardo po prostu. Tak. Dużo też kradłem. Także, wiesz, tłumaczenia, bo liczyłem na to, że ludzie nie kojarzą tam mniej znanych komików, więc tam jakoś to szło. Niektórzy do tej pory tak chyba tak jest, czasami. Bez wskazywania palcami, ale to jest dobra metoda jeszcze póki co, póki jeszcze nie przetłumaczą wszystkiego na YouTube. Tak. No się wtedy zorientują. A no, i tak to mniej więcej wygląda. Spoko, no i ten... Jak, a właściwie to taka stała ekipa występująca, to jest skromna dość tam we Wrocławiu. Nie, znaczy, nie wiem, czy chcesz wymieniać, czy nie, czy mam... Tak, bo ja też nie Bigel, do niego rest in peace. Siedzi na... Oczywiście pozdrowienia do więzienia na Kleczkowskich wszystkich, czyli Granat, trzymaj się, wiemy, że się nie sprułeś. Granat był zawsze mocny. No, ekipa, wiadomo, jeśli chodzi o występowanie w więcej niż jedną osobę, to tak naprawdę zacząłem to w 2013 albo 2012, kompletnie nie pamiętam. Na początku roku, gdy właśnie zorganizowałem po serii otwartych mikrofonów, kolega z tego większego klubu, który teraz już nie ma, Puzzle, powiedział, że no, tak. Może bym zrobił ten, no to się dogadaliśmy. Jim Williams wtedy też występował, bo w sumie tak się jakoś zgadaliśmy. I jeszcze jeden kolega, który się nazywa Grzesiu Bonter, teraz jest gdzieś na platformie wiertniczej i ogląda prawdopodobnie pornosy, bo co tam robić? Nie na radę nic innego zrobić. Ale tak, zawsze miał taki... Mówił, że przed wyjazdem robił taki stos DVD po prostu z kropkami, wiesz tam. I tylko później... Ale to jest dopiero ponure, nie? Życie na platformie? Nie, nie no, jak pornosów zabraknie i trzeba dwa razy ten sam obejrzeć. I tak siedzisz i tak, Jezus, to tak jakby był w związku z tą rzeczą. To dopiero. No i Grzesiu Bonter też nas tam wspierał, a od drugiego występu zorganizowałem, bo byłem, surowo się najebałem, więc był open mic na końcu występu. I właściwie wszyscy, cała ta ekipa, która wystąpiła wówczas na open micu, jest teraz we wrocławskim stand-upie, tak. Czyli Adam, Michał i Krystian. I Mariusz chyba doszedł później. Tak mi się zdaje. To przyznam, że to nikt tego nie pamięta. Dawno było i dużo piwa. Tak, tak. Ale, teraz do was jeszcze dołączyły Michał Grzebowy. Tak, bardzo dobrze, bo też potrzebowaliśmy świeżej krwi, więc wzięliśmy naszego wrocławskiego Kifa Richardsa, bo jakby wcześniej wiadomo, jak toczyć to od najlepszych, ale nie, no, Michał jest zajebisty. To jest prawdziwa postać. No i też Paweł Mizgalewicz jeszcze z nami robi. Ania Oczko, z tego co wiem, też pracuje nad jakimś materiałem, także też się zobaczymy. Wiesz, to nie jest jakaś tam formalna rzecz, bo my się jakoś nie skrzyknęliśmy. To jest raczej kolektyw. Nie? Jasne. Ja lubię słowo spółdzielnia, bo lubię, bo ktoś powinien się nazywać współdzielnia, no ale weź to przeczytaj. I tak to traktuję, że robimy razem i razem odpowiadamy. Tak. A że ja zazwyczaj ja muszę odpowiadać. Ostatnio straciłem na przykład patronat radia, bo się okazało, że nie wolno obrażać widzów. Kto pierwszy słyszę, nie? Nie patronat może... radia nad imprezą sami stand-upowymi? Tak, tak jest, także już nie mam tego. Nie, ale co, coś konkretnego powiedziałeś? Co nie, ale no, w czasie tak zwanej rozgrzewki, która wówczas u mnie wygląda tak, że po prostu wyciągam kogoś z tłumu i staram się go poniżyć. Tak. Bo ja mam dla niego, zimno jest, ale tak. Nie, dla mnie to wiesz, żeby wejść w taki rytm bojowy, poza tym ja mam dużo kompleksów, to pomaga jak agresją rankujesz na nią. Tak mi powiedział mój terapeuta. Dobry, musisz słowo. Mi polecić. No, bardzo dobry. Wiesz, on, jak wszedłem, to pierwsze, co on zrobił, to mi dał taką deskę, musiałem ręką rozjebać. Tak, że to, wiadomo, że to na pewno koleś. Nie było, jak oglądałeś Karate Kid najebany? Nie sądzę, nie. Nie, chyba byłem trzeźwy. Nie wiem, ja dużo dalej piję. I po tym, gdy się okazało, że wziąłem i za bardzo chyba kogoś obraziłem, zadzwonili oni do radia i... Oj, sorry, bo w ogóle nie, to trząsłem. Nie, to twoja wina, tylko tak, jak wsiąknie, to już potem... No tak, masz rację. To ci zrobię ciszę teraz, żebyś mógł wrócić. Humping. Zadzwonili do radia i stwierdzili, że nie wolno jednak tego i straciłem patona. No, ale to taka tam historyjka. Normalne rzeczy, jak się jest kontrowersyjnym. Tak. Takie życie.
Ja właśnie też chciałem z tobą pogadać na jeden temat. Chyba go poruszaliśmy na temat, kto będzie miał pierwszy hardy meltdown pod tytułem, kto dostanie kurwy na scenie i kto zacznie, wiesz, coś klapnie i tak. Kto się załamie. I masz jakieś, da? No. Ciężko mi mówić w cudzym imieniu, też relacjonować się... Jakieś brudy, dawaj. Są komicy, którzy... Wiesz co, nie, takie, żeby ktoś, w sensie, że ktoś naprawdę zaczyna obrażać... Nie, myślę, że wystarczyłoby się rozebrać i tylko, wiesz, aha, coś takiego. Nie, no to takich chyba skrajnych rzeczy to nie... Szkoda. Ja, nie no widziałem. To, kurde, no ja lubię być pierwszy zawsze, więc myślę, że się możemy niedługo spodziewać gdzieś tutaj. Później tylko miałem kiepski dzień. Tak. I wymienianie coś jeszcze. Czasami jak ktoś ma kiepski wyjątkowo występ czy coś i zdarza mu się obwiniać publiczność, coś, to widziałem takie trochę starcie, gdzie atmosfera się robi nieprzyjemna albo coś, ale nie, żeby ktoś, nie wiem, się rozbierał do naga, czy kurde, coś. Kurde, no czekam. U nas się, bo Michael Richards nie zostanie powtórzony, bo u nas można być rasistowskim do woli, nie ma żadnych tak, reperkusji. Tak, trochę przymykamy na to oko i... Tak jest. Bo pamiętajmy, że u nas jest tylko jedna mniejszość, która odpowiada za wszystkie przewiny do tej pory i że nam się nie udało. Cyganie. Węgrzy, ale blisko. Węgrzy. To chyba nie, to chyba nie w Warszawie. Ale no. Macie bardziej na północ to. Tak, wiesz. U nas już doszło. U nas jest wystarczająco dużo Ukraińców, Rosjan i ludzi o też odmiennych kolorach skóry, żeby na nich zwalać rzeczy, więc... No tak. Będzie, że też jest ich pewnie za mało. Nie? Nikt nie mówi, o kurwa, to wina Wietnamczyków, jebać. Zabrali mi pracę. Tak. Wiadomo, jak jest. Już Doug Stanhope wyjaśnił, kto najczęściej garduje za tym, że mu zabierają pracę. Tak. Tak. Ale fakt, no za to też jest ciekawa sprawa, że tak naprawdę to cieszy mnie, że w Polsce jest walka z polityczną poprawnością jeszcze zanim była polityczna poprawność. To jest tak jakby... No tak. Jak powiem, przeskoczyliśmy o jedno pole w tym masz monopolii. Rację, rzeczywiście jest coś takiego. No? Nie było jeszcze tego, żeby ktoś poniósł na prawdziwą odpowiedzialność za jakieś takie, no bądźmy szczerzy, niemiłe słowa. Ja też nie uważam, że powinno się jakoś, wiesz, że tam cię powinni pod pręgierzem stawiać i nakurwiać z gnimymi jajami. Od tego oczywiście są inne miejsca, nie? Bo tam nie będę tu wymieniał, gdzie można rzucać z gnimymi jajami. Ale jakaś przydałoby się jednak miejscami, żeby ludzie myśleli o tym, co mówią. Zwłaszcza, chociaż wiadomo, no, póki to jest śmieszne, to nie ma problemu. Przynajmniej dla mnie. No tak, no jeśli to jest w pozytywnym jakimś duchu, tak, śmieszne, to... Trochę jakby ludzi się, nie wiem, edukuje, niektórzy wiadomo, to jakieś tam, nie wiem, wysokie obcasy wypisują bzdury jakieś, o czego to tam nie wolno mówić, o kobietach, czy... Nie no, o Jezu, przepraszam. Tu dzwonią właśnie. Wyciszę telefon. Nie no, pojawiają się takie dyskusje już na ten temat. Ale trochę, wiesz, nie? To jest przydatne, bo tak powiem, póki, bądźmy szczerzy, to nie jest jakaś tam, nie jest to jakieś tam, wiadomo... To jest ciekawa rzecz ogólnie, jeśli chodzi o to, jak, że tak powiem, ludzie, którzy... Bo moja teoria za tym jest taka, jest oczywiście bardzo mądra i poparta faktami, które zaraz tu przytoczę. Tylko znajdę to opakowanie szamponu, na której to wyczytałem. Że ogólnie, wiesz, zaczyna nam się kończyć rzeczy, o których można mówić. Po prostu recykling kultury i spraw jest tak gigantyczny, ze względu na to, że ustaje produkcja ogólnie, więc jako praca produkcja nie istnieje, pozostaje nam tylko mielenie tego, co mamy. Tak. Dotknęło to praktycznie wszystkich dziedzin, więc języka chyba najmocniej, jeśli chodzi o takie społeczne rzeczy, bo on jest obracany na 400 tysięcy razy i wiadomo, że Lacanem tam każdy kurwa leci, McLuhlanem, bo czemu nie, czy jak on się tam nazywa. No, trochę chyba mnie zgubiłeś, ale... No to wracając do meritum, tylko to, że tak naprawdę będziemy mieli coraz więcej ludzi, którzy zajmują się bardzo specjalistycznie konkretną rzeczą, która jest tak naprawdę pochodną analizy kulturowej i społecznej. Więc wiadomo, że a jeżeli się czymś zajmujesz zawodowo, to gdy ktoś ci mówi, że twoja robota jest kurwa do dupy, to jest, twój odruch jest zwykle nie. I przyznam, że też to się... No wiadomo, z wiekiem też tak jest, że otwierasz gazetę i tak, no co tym razem, kurwa, co tym razem. No. I wiadomo, że też czujesz się tak jakby,
kurwa, patrzysz na takie kolejne rzeczy i myślisz, ja pierdolę, która z nich zostanie, że która będzie już na stałe. Nie? Tak. Czapki do tyłu z daszkiem zostaną? Okej. Okay. Te spodnie to są takie wąskie na górze i takie szerokie są na górze i wąskie na dole zostaną? Oby nie, kurwa. Ej, kurwa, coś tam jeszcze, wiesz, te dziewczyny, co miały takie jedno różowe takie pasemko, kurwa, o chuj z tym chodziło. Dalej to istnieje. Nie wiem, gdzieś tam się właśnie pojawia czasami. Ty, ale to jest takie dziwne. Jest dziwne. Ale jeszcze wracając do tych, do tych słów właśnie, że coś to tak, ja, no nie wiem, ja czasami na przykład próbuję poruszyć taki temat, czy powiedzieć o czymś, ej, może nie mówcie w ten sposób, na przykład o ludziach czarnych czy coś, ale ciężko... Babciu, nie mów tak. Tak, ciężko w ogóle rozbawić ludzi czasami, jak nie mają tego takiego pojęcia, czy nawet właśnie tej bariery takiej politycznej, znaczy, wiesz, poprawności. No, chyba z czasem będzie tak, że po prostu będziesz musiał, bo to będzie twój koleś tutaj, który żyje niedaleko. I... Tak, właśnie o to chyba to będzie, zacznie mieć sens, czy zaczniemy o tym bardziej rozmawiać, kiedy mniejszości będą bardziej aktywne jakoś społecznie, nie? I będzie tak, żebyś mógł, że w końcu ktoś, nie ja, kurwa biała z kolejny, tylko ktoś czarny ci powie, ej, to nie jest fajne dotykać czyichś warkoczyków obcej osobie, jak ej, masz zajebiste włosy, nie? Na przykład gdzie w Stanach na przykład coś takiego to jest... Orange is the new black, to się nazywa? Nie, ale to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, których taki, wiesz, taki, jak to powiedzieć, no... Taki wbudowany rasizm, o którym biały może nie pomyśleć, aha, ale a mogę dotknąć twoich włosów? W sensie, nigdy nie podejdziesz do białego zrobić czegoś takiego, no chyba, że tam koleżanki się wymieniają tipami na temat odżywek, nie? No. Ale jak ktoś podchodzi w zasadzie egzotyki, żeby, wiesz, zobaczyć jak to jest. No ja mam takie ciągoty, to jest dość obraźliwe, jak widzę taką wyjątkowo hardą zaczeskę, żeby tam podejść i zobaczyć, poznać prawdę. No tak, zobaczyć na ile to jest kreacja. Ale nie, no jest tak, to znaczy niezręcznie o tym mówić. Masz rację, że niezręcznie jest być obrońcą czyjejś sprawy. Się nie ma pewnego umocowania, ale jeżeli zajmujesz się językiem, i ogólnie relacjami ludzi na tle językowym, załóżmy, że po części się tym zajmujemy, no jako tak. Ludzie, wiesz, że coś tam, staramy się patrzeć na tym, jak ludzie mówią i tak dalej. Pewnie. Mamy o tyle w obrębie swojego prawo powiedzieć, że no, w sumie wiecie, no, ale czasami trzeba uważać, co się mówi, nie? Tak. O tyle, że może to ktoś mieć z tym problem, nie? Ja na przykład się ostatnio spotkałem z tym, że a my właściwie widzimy to cały czas jak żart, że tak powiem, się wywraca na własną twarz po zrobieniu czterech kroków i tak się kurwa, no okej, okay, no dobra, nie o to chodziło, albo że ludzie, którzy myślą, że naprawdę to robisz, tak? Tak, dokładnie, to wszystko, co się stało. Ostatnio opowiadałem właśnie w Toruniu żart, na szczęście nikt nie podszedł i to jest chyba jeden z bardziej hardkorowych żartów, jak opowiedziałem, on nie jest prawdziwy, ale jego założenie ogólnie jest takie, że seks z matką, to jest setup. Seks z matką ma masę minusów. Jeden zajebisty plus. Bardzo dobre śniadanie. I wiadomo, że mamo, pozdrawiam, jeśli tego słuchasz. Mam nadzieję, że nie googlujesz mnie już. To wiadomo, że to jest koszmarnie przesadzona rzecz. I to jest ten, no to jest kłamstwo, ale jeżeli mówisz brzydkie rzeczy swojej mamie, to wiadomo, że nie dostaniesz później. Tak jak co niektórzy. Mieszkania w spadku. Tak. Nie, no właśnie są jakieś takie tematy, które ludzi bulwersują i już, znaczy w sensie jest taka bariera, że broni się, czy nawet się karze ludzi publicznie za to i to jedyna chyba taka sfera w Polsce to jest religia, oczywiście co mówiłem coś o kościele, no i ewentualnie niepełnosprawnie. Widzę to na występach, jak ja mam tam na przykład żart, gdzie mówię, że o jakie to jest pojebane przejście dla niewidomych, gdzie mówią światło czerwone, światło zielone. I zawsze mam takie trochę wrażenie, że ludzie myślą, że ja się nabijam z tych niepełnosprawnych, gdzie tak naprawdę chodzi o zupełnie co innego. Robi się trochę niezręcznie, nie? Owszem, bo no problem jest taki, że ludzie nie, wiesz, no nie da rady poznać ślepego w tłumie. Da, jest, może siedzieć koło ciebie, oceniać. Ale można się śmiać bezgłośnie, oni nie zobaczą. To już jest nabijanie się z czyjejś rzeczywiście niepełnosprawności. No ale też... Kościół to jest chyba jedyne, za co można publicznie tak oberwać, nie? No bo są ludzie, którzy go
których zawodem jest być tak. oburzonym. No. Więc ponownie, słuchajcie, każdy ma prawo do swojego oburzenia, zajebiście, że komuś zależy. To jest dobre, jeżeli komuś się coś chce jeszcze, ale no wiadomo, że tutaj no, to jest drażliwy temat, chociażby dlatego, tak. No, żyjemy w jakiejś rzeczywistości, która no każdy z nas ma jakieś doświadczenia z nimi, niektórzy właśnie, niektórzy mają takie dogłębniejsze doświadczenia, więc ich pozdrawiamy teraz, wypijemy kielicha za nich. Ale chyba to jest jedyna rzeczywiście, bo no trochę się na pusty śmiech można co najwyżej narazić, mówiąc o jakiejś tam poprawności i to, że mamy dyktat feministyczny, który każe nam złagadzać język, bo litości, spójrzmy tak, na rzeczywistość. No. A rzeczywistość jest taka, że rzeczywiście jedyną grupą, która jest tak mocno reprezentowana w opinii publicznej i ogólnie jeśli chodzi o światopogląd, są osoby religijne. Niech mają, no wiadomo, ja nikomu pracy nie niech będę mają, zabierał. Tak, tylko żeby to była jednak rzeczywiście merytoryczna dyskusja, w sensie, że mogliśmy rozmawiać o treści i o kontekście, a nigdy nie jest, ta rozmowa jest prawie nigdy nie sprowadzona do... No jest o uczuciach. Tak, dokładnie. A ciężko rozmawiać o uczuciach, że poruszono jakiś temat dokładnie, i koniec. Dokładnie, no. Bo na przykład ja nie mam uczuć, więc to jest ten problem. No jestem, właśnie. Nie. Nie wiesz, jak wziąć udział w tej dyskusji nie. w ogóle. Oni coś mówią, proszę pana, mnie to uraziło, nie znam kandydata. Nie wiem, o co chodzi. Co się stało, że się źle czułeś, bo ci ktoś coś powiedział? Tak. No właśnie, to już mi się nie całkiem osobna kwestia. Jakby. Niestety. Ja jestem, wiesz, jak to ktoś powiedział, ja jestem białym hetero facetem, więc mnie nic nie boli. Nic mi nie zabierze. Ciężko ci zrobić krzywdę, nie? Tak, jestem. Tak. Nie ma takiej rzeczy, którą byś bym musiał, no co, no, obrazić wieczny popęd seksualny? O nie, tylko nie. Co teraz? No właśnie, a trochę te jakby grupy tam katolickie czy coś są stawiane w takiej pozycji, czy same się stawiają w takiej, że jakby przeżywają jakąś opresję, że teraz jest wojna z katolikami czy coś i to już naprawdę mnie wkurwia, bo to jest tak, no umówmy się, to nie jest starożytny no nie. Rzym czy coś, że mogą cię rzucić na pożarcie, nikt cię nie goni ze strzelbą, to nie porównuj się, kurwa, do wiesz, to znaczy, do uciśnionych. Tak, to też już, widzisz, no ty też redukujesz to do absurdu, ja się staram zawsze zrozumieć, jeśli ktoś ma, bo zrozumieć. Znaczy wybaczyć. To jest... empatia jest ważna dla komika. Dokładnie. Rozumiem, znaczy ja ją dopiero niedawno odkryłem, uczysz więc to się. Było dziwne. Do tej pory pamiętam, no, że jak leciały jakieś na przykład programy w telewizji o takich, wiesz, takich sytuacjach, że ktoś tam, jakaś rodzina rozbita i tak dalej. Ja się śmieję, nawet jak teraz o tym mówię, ale mnie to strasznie wtedy śmieszyło, jak ci ludzie płakali i im się ogólnie źle działo. I tak siedziałem, zaraz, to nie jest takie, a wzruszałem się tylko na temat fikcji, co jest w ogóle chyba koszmarem. Ale wiesz, jeżeli są osoby, które się rzeczywiście poczuwają dosyć mocno, gdy usłyszą pewne rzeczy, no trudno, no niestety, że w tym wypadku dyskusja dotyczy tak naprawdę na ile wolność wypowiedzi, wolność słowa stawiamy nad tym, by nad takim, że jak powiem, harmonią społeczną w takim świecie wartości. Tak. W sytuacji prawnej, która jest w Polsce dosyć dziwaczna, w której przypomnę, że mamy dalej ściganie za obrazę uczuć, tak, co tak. jest dziwne, bardzo dziwnym sformułowaniem, ale jakoś się trzeba było tak, ubrać. Bardzo niejasnym też, no. No tak, bo cóż to właściwie jak oznacza? To określić, no, uczucia właśnie. Religijne, czy to jest na przykład to, że no i widzisz, ja już zaczynam się trochę, bo chcę podać przykład i od razu mi się przypomina, jak mój kolega powiedział, gdy go spytali, co to jest zwiastowanie Maryi, to on powiedział, no jak ją anioł jebał. Więc to kolega, to nie ja, na lekcji religii na jego obronę. Wtedy wiadomo, no to są, gdy starasz się w tu aksjomaty takie i takie ogólnie kwestie jednak wartości wtłoczyć w ramy prawne, masz problemy. Ze względu na to, że język prawniczy i prawny nie jest językiem humanistycznym, on jest językiem technicznym tak. i nie da rady nim operować, a służy głównie do tego, żebyśmy się nawzajem nie pozapierdalali. To jest jego... I w momencie, kiedy stawiasz dyskusję na poziomie emocji i właśnie wartości, ciężko z tego przejść do realizacji tak. tej
prawno. Konkretów, no. Gdzieś czytałem taką rozmowę, nie będę tutaj cytował skąd, bo nie mam pojęcia, ale była rozmowa na temat, że jednak do konsensusu da się dojść raczej na poziomie pojęć nienacechowanych emocjonalnie, więc jeżeli pierwszym takim przytykiem by było po prostu, no dobra, to nie rozmawiamy w tym wypadku o uczuciach, tylko mówimy o wolności słowa, o możliwości do wypowiedzi i ewentualnie o ochronie pewnych wartości, bo jest taka kategoria w prawie. No ale to wiadomo, to się strasznie poważnie zrobiło coś. No, nie, no zaraz skończymy ten temat, ale no, tak właśnie to jest jedyne, co mi w tym przeszkadza, że jak, dobra, chrońmy jak najbardziej, rozmawiajmy o tym, co kogo obraża, że coś, ale właśnie o tą wolność wypowiedzi, że my teraz tam coś w tym Radio Campus próbujemy robić i nagrywamy, no generalnie nagrywamy audycję, potem jest to trochę montowane i puszczane parę dni później, czy znaczy właściwie z tygodniowym wyprzedzeniem, mniejsza o to. Ciągle mamy z tym problem. Jest problem z tym właśnie z poruszaniem jakiejkolwiek a ciągle są w mediach jakieś historie o a to metropolita powiedział coś głupiego, a to jakiś ktoś tam się, wiesz, znowu, nie wiem, o Halloweenie się wypowiadają czy coś i to jest traktowane bardzo poważnie. Nagle jest z tego medialny wielki dyskurs, mimo że nie ma o czym gadać tak naprawdę, no tak, często. To jest... Ale jest. I my jak się wypowiadamy o tym, no to dyrektor, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, jak pozdrawiam Wojtka, ale nie pamiętam, jak jest jego stanowisko się nazywa oficjalnie. Nie, ojciec. Chodzi o gościa, który to jest tam powiedzmy szefem i montuje to. To on zawsze mówi, że on tak słucha tego, jakby rektor słuchał czy coś, albo no. I od razu nam wycina takie rzeczy, gdzie na przykład Unruk ostatnio, Krzysztof, taki głupi żart powiedział, gdy gadaliśmy o... Ja im powiedziałem, że w Nowej Zelandii jest konkurs, gdzie przebierają martwe oposy w różne stroje i potem wybierają najlepsze i wiesz, taki konkurs piękności martwych opos. Oh. I no straszny sam fakt już, ale... Ja wiem. Znaczy, co opos trochę jest to zabawne, wiadomo, jak zwykle trochę tragiczne i dziwne. Co najmniej. Natomiast Unruk powiedział, jak się nazywa ten konkurs? Opos Day? I my 50 groszy wypłacone w kasie jest najpewniej. I my, wiesz, i ja... To jest może jakby taki płytki, głupi żart, ale... Zwłaszcza, że ta część Day nie ma sensu kompletnie. No nie, okay. Nie ma, ale no Opus Day, no to no jest, wiadomo. Nie wiem. Ja to sobie dopisałem do tego sens, że to jest dzieło Boże. No w końcu... Wszyscy jesteśmy dziełem Bożym, jeśli zakładać wedle tych tam dogmatów jakichś, no więc ten konkurs także, no i nie wiem, ja wiem, że to ludzie, a z czym to się tobie kojarzy? Opus Dei? Z iluminatami od razu, z biegu, bo to są ci tacy katolicy iluminaci, czyż nie? Oni pociągają za sznurki. Aha, no to dobra. To jest w ogóle dla to może prawie. Dlatego nam to wycięli, ale no, mnie to... zdecydowanie był telefon. Mnie to wkurwiło, wiesz, że jakby... To jest takie trochę jak z tym papieżem czy coś. No, to znaczy takie alergiczne reagowanie, taka od cenzura razu, automatyczna. Nie, że... To znaczy, wiesz, to działa na każdej zasadzie. Bo oni się właśnie boją chyba jakby kar finansowych, odebrania koncesji. Tak, bo czego. Dalej ale wiesz, Krajowa Rada to, Radiofonii i Telewizji ma wpisane w swojej uchwale powołującej, czyli w statucie, ochronę wartości chrześcijańskich. Taka jest jej praca tak naprawdę. I oni się będą tym zajmować, bo jak powszechnie wiadomo, jak coś jest napisane, to trzeba to robić. Więc tak, tutaj wiesz, no problem jest taki, ja też rozumiem o tyle, że no jak to jest radio studenckie, oni mają społeczną tą i... No tak, tak. Wiadomo, jest finansowaniem, ale to nie jest przecież, nikogo ten żart nie obraża. No właśnie szczerze, o to chodzi. Jest, dziękuję, nie ma możliwości, mi to z ust, chyba bo... że... jakichś miłośników oposów. To jest rzeczywiście dla nich dosyć obraźliwe, ale tak. Dla jednej osoby w Polsce, jeśli masz naprawdę taki problem z tym człowieku, z tymi oposami. Ale kwestia jest taka rzeczywiście, że jakiekolwiek wkroczenie na taki temat jest automatycznie, już no właśnie, się robi niezręcznie. Tak. Co byś nie powiedział? I warto też posłuchać, co to właściwie jest mówione, tak? Bo no cała afera z Abelardem Gizą, który miał obrazić papieża, te żarty były naprawdę łagodne. Było tak, no, dosyć tak przyjacielskie i szczerze mówiąc, gdyby
nawet wyrwane z kontekstu, nie da rada mu ich wyrwać z kontekstu, żeby ktokolwiek mu się poczuć urażony tak naprawdę. Tak. Ale jeżeli chcesz być urażony, no będziesz urażony. Oczywiście, no. Tak. Ja bym chciał, że jak taka osoba by się zgłosiła na przykład z listem narzekającym, skarżącym, to chciałbym od niej usłyszeć, żeby mi wytłumaczyła, co jej przeszkadza w tym głupim żarcie. No czasami trudno, bo wiesz, cały czas krążymy wokół tego, że to jest emocja, nie jesteś w stanie pewnych rzeczy wytłumaczyć, tylko że ta emocja ale jest... Ale dlaczego to jest chronione kurwa prawem teraz, tak? Skoro nie da się nawet tego wytłumaczyć. Bo to Polska, nie Jeruzalem, tak. Ziomal mojego ziomala jest moim ziomalem, jak śpiewała Lewa Trzywa w słynnym utworze. Wchodzę i kupuję dwa wina, już nie pamiętam, ale też dobry, dobry beka rap. W tym żarcie Gizy jeszcze tam było coś o tych babciach, co się wysadzają, w sensie, że... To że one, chyba był tak. Nie wiem, czy słyszałeś, to, że on jakby jedno po drugim chyba mówił, że chodzą z tymi wózeczkami i co by było, gdyby to były terrorystki na zasadzie, że one się wysadzają, zamachy samobójcze. No tak. I to też tam ktoś mówi, że prawda, tak na emerytów, na ludzi starszych, jak można tak... Więc ciężko powiedzieć... Myślę, że można, bo się nie bronią, to raz. Krajowa Rada, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów zajmuje twardo 0,01% głosa od kilku lat, więc nikogo ich to nie rysuje. Ale, no i znowu telewizja publiczna, więc tu jest też tak, ten problem. Ja startowałem też z założeń, że można powiedzieć wszystko, jeśli chodzi o nasze otwarte mikrofony, kiedy je robiłem na samym początku, tylko że efekt był taki, że ludzie mylili to z tym, że praktycznie, gdy przedstawiałem, że to jest stand-up, można być kontrowersyjnym, można poruszać tematy, których ten... Oni dla ludzi, którzy się zgłaszają, oznaczało to, aha, czyli można mówić o Żydach. Nie, można mówić dowcipy o Hansie i o obozie koncentracyjnym. To jest oczywiste, o co mi chodziło. Właśnie o to, żeby zorganizować seans nienawiści wokół tej mniejszości. I oczywiście jeszcze dużo żartów takich, tam coś tam, asfalt, ha, ha, ha. I słuchajcie, ja na samym początku powiedziałem, nie chcę w ogóle o tym słyszeć, bo już za którymś razem stwierdziłem, powiedziałem zakaz poruszania takich treści. Jeżeli powiesz to, nie uczestniczysz w konkursie, w którym nagrodą były jakieś tam śmieci, które znalazłem w domu. Włącznie z tym, że kiedyś dałem chyba 9 kilo karmy dla psa z konia, bo coś nie miałem. To jest, trzeba przyznać, wzruszającym prezentem na walentynki, jeśli macie coś kiedyś komuś dać. Ale później stwierdziłem, dobra, słuchajcie, prewencja w tym wypadku nie zadziała, bo ona tylko będzie zajątrzać problem. Co tak naprawdę ktoś powie? Bo jeżeli żart ma założenie haha, kurwa, ziomuś wypierdalaj, aha, Hans zabił Niemców, no to jest żenujący żart, po chuj go opowiadać. Szkoda czasu i uszu. Ale jeżeli na każdy temat można powiedzieć dobry żart i można powiedzieć zły żart, więc on się powinien na samym końcu bronić. Z tym, że przypomnę, że walka jest dosyć nierówna, bo z jednej strony mamy ekipę, która jest chroniona prawnie, ma po prostu struktury, które zajmują się głównie tym, by się tak poczuwać, a z drugiej strony nie mamy chyba. Chociaż trzeba przyznać, że Abelard Giza, jak widziałem, jaki ma zegarek, to mi troszkę kurwa skoczyło. nie wiem, jaki ma zegarek. Pewnie dobry, nie? Ale to dostał od żony. Więc. Nie zwróciłem uwagi. Wychodzi... Ty patrzysz w oczy, ja patrzę w zegarki. Stand-up bez cenzury wydaje DVD teraz zaraz, to będziesz mógł kurde, sobie ubiegli mnie, bo miałem obejrzeć. Taki chamski plan, żeby właśnie wydać przed nimi na po taniości, żeby być pierwszym też, ale się nie udało. Ja myślałem o tym samym, znaczy ja DVD to nawet nie mam materiału, ale mam rzeczy, które mógłbym wypuścić jako płytę audio i tak trochę mnie korci, żeby tutaj tak dwa dni wcześniej zrobić, pierwszy album w Polsce. I nazywa się wiadomo, że... Bez cenzury stand-up. Nie, no to jest. Ale wiadomo, że to w ogóle nawet by nie konkurowało z sobą w żaden sposób, bo jestem to na szczęście w innym zakresie. Nie ma tutaj rynku. Plus jest taki, że... Nie no, myślę, że ta ich płyta się sprzeda dobrze, bo oni mają, wiesz, no dużo mają tych fanów. No właśnie, ale słusznie. Moja by się sprzedała może gdybym za darmo ją rozdawał. Tak, myślę, że... No, na listę mailingową jakby się ktoś wpisał. Pytanie, w jakich stosunkach jesteś z dziewczyną? Czy ona ją kupi? Bo jeśli tak, to będzie szansa na dwie. Tak, jest, tak. Nie no, ja też się tak zorientowałem, tylko
bezwzględne prawa ekonomii wskazują, że lepiej poznać, czy jest jakikolwiek popyt na to, co chcesz sprzedać. Okazało się, że nie, więc może jeszcze się wstrzymam, ale może będzie jeszcze jakaś okazja. Właśnie plan miałem taki, żeby zrobić to w tej knajpie, gdzie zaczynałem, bo ona ma jednak taką atmosferę. To jest jednak taka spelunka trochę, wiesz, jest nieduża, nieduża. Jest dobry kawałek sceny, ale jest, wejdzie maksimum 60 osób, nie więcej. Jest ciemno, jest paskudnie, tak jak lubię. Jest jakiś pijany koleś w rogu, nad pisuarem latają muchy, wiadomo, jest napisane nie wiesz policji, także tak jak lubię. Jak sobie myślę, że miałoby być gdzieś w jakimś takim większym miejscu, tak jednak to nie to samo. Ale to, śpiew przyszłości. No tak. No właśnie, a jakie masz, masz jakieś takie cele, czy marzenia, plany na najbliższe noć parę lat? Noć najebać. Czy... No to mi się wydaje, że już udało się załatwić kilka razy, nie? Tak, tak. Chyba, że zaćpać, chyba, że ten cel ostateczny, no ale nie życzę ci tego. Nie, szkoda tego zrobić. Nie, ale tak komediowo, czy coś w ogóle... Nie, słuchaj, ja po prostu przyznam, że teraz mnie coraz bardziej jednak jara pisanie samo niż występowanie, bo jest tego dosyć dużo, tego występowania, więc można sobie się nasycić. Ale jakąkolwiek formę właśnie tekstową, to tak. Jest nowa rzecz. Nie jest nowa rzecz, ale jest interesująca. Czy to w formie jakiegokolwiek, wiesz... sketchu nawet, chociaż przyznam, że widzę, że problem w przeniesieniu, że tak powiem, dynamiki stand-upu na sketch jest dla mnie jeszcze koszmarny. Ja nie dalej sobie nie radzę, że jak powiem w stworzeniu na przykład, no bo wiadomo, tam, jak masz jakiś segment, to sobie możesz go zakończyć. No i co wam powiem? Idzie nie. Tak. No a tutaj nie. To jest trochę inna struktura. Wymaga jednak tego. Trzeba te postacie tam dopracować. Może. Tak, ale... to jest inna zabawa. Ale fajna. Myślę, że tak, że to się też będzie opcja, bo widzę, że też, wiesz, dużo osób robi jakieś nagrania takim trochę swoim własnym sumptem. To nie jest nic nowego, rzecz jasna, ale teraz dopiero są tam jakieś pieniądze. A bądźmy szczerzy, jeśli nie ma pieniędzy, no to każdy tam może ten, a się zaczynają pojawiać pieniądze. A wtedy, jak wiadomo, za pieniędzmi idą Węgrzy. To jest kurwysyny to wszystko. Nie wiem, co ty masz do tych Węgrów. Nie, ale to jest taki dla mnie placeholder. Jak zawsze potrzebuję... Tak, jak jakiś... Wiesz, bo to jest tak absurdalna sytuacja nienawidzić całej nacji tylko dlatego, że się gdzieś tam kurwa urodzili. Tak jakby to była ich wina. Jakby, wiesz, każdy miał własną machinę czasu, żeby mógł się cofnąć kilkadziesiąt lat i złapać ojca za chuja i zakręcić przy samej podstawie. Co teraz? A jak mam właśnie udowodnić, jak absurdalne jest, to jest oczywiście nienawiść do Węgrów, którą wypiłem z mlekiem ojca. I ona jest niesamowicie racjonalna, bo przecież Węgrzy to tak, mordują dzieci. Bez większego powodu, dla sportu. Poza tym tam pies jest znacznie ważniejszy w ogóle niż kurde, burmistrz miasta. To jest w ogóle żenada, jak to się doszło. Jedzą cebulę cały czas, jedzą też paprykę. Mają wąsy, ten taniec jest co najmniej podejrzany, każdy ma szablę, poza tym to jest kurwa straszne, jak jedziesz metrem. I ogólnie koszmar. Także ja mogę długo wymieniać, co oni mi zrobili, ale znane są węgierskie przewiny wobec Polaków. Trochę nie Polaków. Wiem, skąd wziąłeś te pierwsze tam parę, ale... ale reszta nie, się zgadza. Dobra, nie, no. Historycznie może jak szukać jak najbardziej. Nie, nie. Bo... Ale to się śmieszne nawet, że wspominasz o Węgrach, bo właściwie jak teraz pomyślę, to Węgier miał... spory udział, znaczy no przynajmniej na początku trochę w rozkręceniu tego stand-upu tutaj w Warszawie przynajmniej. No. Czy miał na imię Laszlo? Tak, bo... Nie, to nie Węgier. Gergej, nie pamiętam jego nazwiska, ale pozdrawiam. No, on pomógł właściwie stworzyć stand-up Polska, a poza tym zrealizować chyba tę pierwszą serię tego Comedy Central. A, to nie wiedziałem, widzisz. Bo u nich węgierska scena jest całkiem tak, to słyszałem, że jest rozbudowane. Tak, jest... tak. Ale wiesz, oni mają, że jak powiem, nie no, jak mam być off the record, ja nie mam nic do Węgrów, to jest jasne, to jest tylko, że jak spoko, powiem, przykład. Spoko, wytnę to, żeby nie psuć ci opinii, tak, wiesz. Nie chciałbym, żeby to się dostało, bo fatwa dalej jest, oni dalej dojeżdżają mnie ładami. Nawet własnych samochodów nie mają, skurwiele. Ale...
Nie, dla mnie to jest po prostu zabawne, żeby sobie zmontować, że tak powiem, całą winę świata przelać w konkretną i oczywiście w angielską mafię, tak, która... dość osobliwą też grupę, która... która terroryzuje banki po prostu wchodząc i ostentacyjnie krojąc salami. Co mało kto jest w stanie wytrzymać. No bo szczerze, jakby ktoś ci szedł do domu i zaczął to robić, ja pierdol, ja bym się bał. Ale to nie wiedziałem takie węgierskie połączenie. Zresztą ono jest teraz chyba silniejsze przez to, że jak powiem, ekipa niezależnych dziennikarzy się mocno dogadało z tamtejszymi zależnymi dziennikarzami, czyli jak powiem, most i połączenie między Budapesztem a Warszawą są silne. I warto je podtrzymywać oczywiście, po to, żeby ich bliżej do siebie i potem nie ufaj nigdy mu. Temu wąsa, temu ryjowi. Kurwa, tam nawet kobiety noszą wąsy. Nad pizdami. Tak jest. Bartek Zalewski. No. Brawo, kurwa. W końcu to załatwiliśmy. Kwestia węgierska rozwiązana. Ale to, wiesz, no... To też jest też specyfika, że u nas dość dużo mamy... My jako Polacy, bardzo mi się to podoba, bo to jest ten nasz główny mianownik, nie? Nie mówimy zawsze ten i my jako Polacy i po czym następuje festiwal stereotypów, plus za to, że jednak walczymy, tylko że jak możemy już położyć chyba do grobu tam, my, że my Polacy tak mamy, kurwa, bo to już jakie było w reklamie Biedronki, to już było troszkę, to już jest grane. Nawet, tak, faktycznie było, nie no, w reklamie Biedronki jest to najgorszy roztwór tego. Tego, postać tego powiedzenia, czy tam no, to jakieś... jest powiedzenie. Tej, chyba nie. To jest chyba proste rozwiązanie rozmowy, jak nie wiesz z kim. No, tak mamy. Chce się coś podsumować, tak. Znaczy, jak najbardziej jestem za tym, żeby może tego mówić mniej, ale to nie odejdzie tak prędko, bo uwielbiamy wyróżniać się w jakiś sposób, czy nadawać sobie cechy. Nic niezwykłego, każdy tak robi, a że od razu no, dużo z nas posiada obywatelstwo polskie, co ułatwia sprawę i nawiązywanie, ale zważmy, że to jest tak naprawdę powiedzenie, no, a kto się urodził? A tak, ty, okej, okay, no to wiesz, o czym mówię, więc można to jakoś sobie obejść, ale to tylko taka drobna uwaga, no, nie przeskoczymy pewnych rzeczy, jednak jesteśmy w kraju, w jakim jesteśmy, tak? Nie wiem, co to miało znaczyć. To jest takie stwierdzenie w typu, my Polacy, tak mamy. No, jesteśmy w kraju, jakim jesteśmy, nie da się ukryć. Normalnie, tak? Polska, nie elegancja, Francja, kurwa. Coś tam było jeszcze dalej, już nie pamiętam. A słuchaj, ty będziecie, czy nagrywacie dalej te swoje cotygodniowe jakby radiowe rzeczy? Nie, niestety tam w tej formie nie, ale coś tam się nowego robi we Wrocławiu, jeśli chodzi o radio. Także już tam zaklepałem nam jakieś miejsce, mam nadzieję, że to się uda tam zrealizować. Zamysł jest taki, żeby go troszkę jednak przejść taką formę, chociaż lekko publicystyczną, żeby mieć okazję porozmawiać z ludźmi na różne tematy, tak. bo się rzeczy dzieją. I tylko, że no, w formie takiej, żeby tam budowalić, wiadomo. Dwa pytania na serio, jedno chujowe. Dwa pytania na serio, jedno chujowe. Dwa pytania na serio. I tam bije pan żonę? Tak. Zaraz sobie tak szło. Oby, bo wiesz co, no, liczę na to, chociaż... nie wiem, jak to jest. Nie wiem, jak słuchalność podcastu. Myślisz, że ten wzrośnie? Czy to jeszcze nie... Aha, bo tego jeszcze wiesz, nie wyrzuciłeś. Tak, bo teraz właśnie tak chciałem cię może zapytać, czy masz coś do promowania, ale to musiałoby być w grudniu. W grudniu? Bo na razie nagrywam z zapasem. Aha, dobry pomysł. I wiesz, i będę miał ich kilka i zacznę to wypuszczać. To lepszy pomysł, no, niż mój, czyli kombinowanie na bieżąco. Ale... zacznę wypuszczać jakoś tam właśnie za tydzień pewnie i... Tak. Nie, chyba czekaj na grudzień. Nie, no jak jesteście we Wrocławiu, to tam wiadomo, jest wrocławski stand-up. No to jak będzie to wychodzić, to na pewno tam podkleję jeszcze linki jakieś spoko. Twoje. Ale chyba tak, no później... coś tam jadę, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś tam jadę. Coś tam się dzieje. Wiesz jak to jest, tam zawsze się coś trafi, bo na szczęście cieszy mnie też to, że się pojawia taka siatka na przykład...
jakichś takich klubów i klubików, które są zainteresowane, żeby to robić. We Wrocławiu chociażby już dwie nowe knajpy się otworzyły i one też właśnie jako swoją ofertę podają, że będzie stand-up. Nie wiem, kto go zrobi, ale ma w biedę. Bo to jest moje miasto, i kurwa. I bez glejtu, kurwa, nie ma. Jak się nie przyjdzie i pokłonu nie zrobi. Ale nie, ale super. To mnie cieszy strasznie, że właśnie są zainteresowani, są jacyś ludzie, którzy chcą to zrobić. To oznacza, że sama formuła już jest, że tak powiem, na tyle normalna, że jest elementem tego jakiegoś, że tak powiem, programu kulturalnego w knajpach mimo wszystko, bo ja nie chcę tego widzieć, wiesz, na festynach i w Domu Kultury, nie? Chociaż i tam, i tu występowałem. No w Domu Kultury kiedyś występowałem i mogłyby być tam występy, gdyby to była odpowiednia publiczność. No, jeśli chodzi o rozbawienie wszystkich od lat 12 do 50, to gorzej, nie? No ale jak to przyjdą ludzie, którzy... Nie wiem, jakoś tak właśnie... Pojawiają się ludzie, którzy się tam jarają i jednak coś tam umieją zorganizować. No, ostatnio byliśmy z Adamczykiem w Tarnowie i tam już oni któryś raz właściwie jadą i tam jest jakaś tak dziewczyna ma knajpę, się nazywa Kabaret i bardzo jakoś dobrze to organizuje, że tam przychodzi, tam przychodzą ciągle ci sami ludzie, bo tam w ogóle wchodzi chyba z 50-60 osób też, ale mega entuzjastyczne są nastawieni, że w sensie, że no, jak bardzo ci im się powiedzieć. To podoba. Byłeś kiedyś dłużej w Tarnowie. Nie, z całym szacunkiem do tego pięknego miasta, ale... Nie, no rozumiem, ale wiesz, ale bo ona, nie, bo to śmieszne, bo z tego się śmialiśmy strasznie, bo ona mówiła, że jakiś czas wcześniej w innym klubie, tam obok dosłownie był stand-up i przyjechali... Piasecka, Giza i Ruciński we trójkę i podobno było tam 7 osób. What? W sensie, że wiesz... To wtedy ludzie, właśnie którzy, ten DVD nagrali. Ludzie, którzy przyciągają zazwyczaj kilkaset czy coś, tam po prostu... No, zrobiliście markę po prostu. Nie umieli tego Nie, to chyba nie my, tylko ona bardziej. No raczej wiesz, tak. Że tu jest takie miejsce, gdzie można zobaczyć dobry stand-up. A wy przyjechaliście i się nie zbłaźniliście, nie najebaliście nikogo, dziewczyny nie wyruchaliście. No tak, no. To jest zawsze dobry pomysł. No tak, nie obniżyliśmy może poziomu, ale wiesz, no widocznie ktoś nie umiał tego wcześniej wypromować, skoro taki był. No, jakby patrząc na to z punktu widzenia i człowieka, który musiał organizować, no tak jakby to nie jest obowiązek, ale właściwie od tego, co się zaczęło, że od tej strony organizacyjnej, od tej strony występów, to ta strona organizacyjna jest 1000 razy bardziej skomplikowana i trudna od tego, żeby tylko tam... Bo można się zgrywać, wiadomo, że to jest tam ciężko, nie wiem, jakie to... No, ale to jest kurwa mimo wszystko robota w klapeczkach, tak? A zapieprzać i trzęść się jak osika za każdym... No, osika, nieważne. Trzęść się ogólnie za każdym razem o to, żeby przyszli ci ludzie, bo inaczej otrzymujesz plecy i jeszcze później ileś tam tygodni pracy, a za to dostajesz tam, o chujowo, spierdalajcie i tak dalej. Tylko dlatego, że faceta, wiesz, wyzwiesz z kurwy synów. To już jest czarna niewdzięczność. Węgierska. Dokładnie. O, nie tak jest, to się... No, bo tam każda zupa jest zagęszczona krwią. Nie ma tej śmietany, tylko stoi czarka krwi prosto od balwierza. Tak jest. Węgry, się przypominam, opieka zdrowotna to jak kowal wytrzeźwieje. Ale miałeś chyba jakąś myśl i nie wiem, czy skończyłeś. Chodziło o to, że organizowanie jest trudne i chyba tak, ale na szczęście są ludzie, którzy chcą organizować i teraz jakkolwiek, ktokolwiek to słucha, jeśli występujesz, jeśli robisz, doceni ich, naprawdę, bo to nie jest fajna zabawa tak naprawdę. To jest ta nieśmieszna część. To jest ta, gdzie właściwie no, tworzenie tej trawy, po której można hasać, tak? Tak. Tworzenie tej trawy. No taki grassroots, tak? Tak to mówimy. Więc naprawdę, jeżeli się pojawi jakieś miejsce, to warto się zawsze starać. Jeżeli macie, ktokolwiek ma okazję na przykład pierwszy raz gdzieś wystąpić, daj się wszystko, bo to jest, kurwa, dla tego człowieka to jest dużo, to co się tam stanie pierwszego wieczora. Jeżeli będzie okej, to będzie okej. Jeśli będzie chujowo, to już będzie miał przejebane. I dlatego tak. Tak, to jest dobra rada. Warto. Panowie i panie występujący. Ale jak już za drugi, to tam chuj. To już wtedy można odwalić. To już twoje. Nie bać się wcześniej. Bierz kasę z przodu i kurwa. Wyjdź. Ty kurwa, co się gapisz? Co się gapisz? Kurwa. Patrz. I cię nie ma.
No, tak to wygląda. Od tyłu. Ale no widzisz, rozwinęło się. Ja sam byłem, przyznam, kilka razy już tak, wiesz, że myślałem, o, już mam w dupie to mam, po prostu, kurwa, kończymy zabawę, nie organizuję niczego i tak. Nie występuję i tak dalej. Nie to, że, kurwa, ktoś tam przyszedł i powiedział, nie, Bartek, nie rób tego. Ale stwierdziłem, kurwa, no ale mimo wszystko przynosi mi to przyjemność, czemu mam przestawać, nie? Pewnie, no. A duże też pieniądze też są, bardzo duże. A, z pewnością. Widać po mojej, stanie mojej kurtki. Widać po sikorze, którego... Zbigniew Sikora, to ten, co był na mleku. No właśnie, a jakieś, masz takie w pamięci najgorsze czy najlepsze występy, które najgorsze? Do tej pory wspominasz? Jeden wieczór w Katowicach był dosyć hardy, ze względu na to, że chyba tam się nie bardzo spodziewali organizatorzy, nie będę wymieniał, które to miejsce, bo dalej tam ludzie występują, ale... Trochęśmy się nie dogadali i efekt był taki, że na publiczności, no mniejsza już tam o wpływy z biletów, ale na publiczności były urodziny i był wieczór panieński, także było cudownie, z czego dwie pierwsze występujące osoby to mogły sobie co najwyżej do ściany pogadać, a ja postanowiłem, że z każdym porozmawiam i z czego wyszło, że jedna z kilka osób tam wyszło, a ponoć czego się dowiedziałem dopiero ileś czasu później, właściciel był niesamowicie wkurwiony, a ja myślałem, że mnie wszyscy kochają. Ale nie. Ale to był z jednej strony zły występ, a z drugiej ja byłem z siebie bardzo zadowolony, że właściwie kogokolwiek tam zmusiłem do śmiechu, a dosłownie zmusiłem. Tak, że w ogóle nie było ich z nimi kontaktu najpierw. Tak, najpierw trzeba było ze wszystkimi pogadać po kolei, więc, że jak powiem, realizacja programu, to poszło się jebać w ciągu 13 sekund. Co się ostatnio zdarza. Teraz w Toruniu miałem za to pana, który w niedzielę o 22 z grubym hakiem już był tak zajebany, że wszedł na scenę i zaczął udawać, że ma padaczkę. I kwitował to, trzeba przyznać, niezwykle zabawnym stwierdzeniem, mam padaczkę, sraczkę. To jest, trzeba przyznać, bardzo śmieszne. Ale przepraszam, on wszedł na scenę, dlaczego? No bo miał problemy. To znaczy ja chyba trochę też mu dałem za dużo... Sprowokowałeś go, przyznaj się. No, pewnie nie załagodziłem sytuacji. To nie jest tak, że mi się kiedykolwiek... Jak ogólnie zasada jest taka, jak widzisz konflikt jakiś, to nie wzywaj mnie, bo ja na pewno go nie rozwiążę. To nie jest tak, że... to nie jest tak, że pogadajmy, zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Ja nie mam nic do powiedzenia. Ale tu chyba pan miał po prostu gorszy dzień i się skończyło. Pozdrowienia też dla chłopaków z Torunia, bo była bardzo miła impreza w ciekawym miejscu. I to było ostatnie. Tak, nie, raczej nie narzekam. Pozytywne nastawienie zasilane narkotykami oraz alkoholem. Pozdrawiam Polmosy również. No, a to jakieś takie najlepsze, co się wyróżniają może? Najlepsze? No, ja wiem. Różnie, nie? Te, które są udane, wiadomo. Chyba te, z których jesteś zadowolony. Tam, gdzie pieniądze są i nie, że ktoś tam się do toalety wymyka i wiesz, będą. Że pieniądze są i że się... Chyba najfajniej się bawiłem w Szprotawie, jak byłem. To jest taka miejscowość nie za duża w Zielonogórskiem, jak to się ładnie odmienia. Chyba tak. Skąd pochodzi mój znajomy dobry? Nie wiesz, gdzie to jest? Jakim prawem? I tam rzeczywiście byli ludzie, którzy przyszli tak, chociaż nie musieli, prawda? I robiłem tam godzinę. Co się zazwyczaj zmuszają ludzi, żeby przyszli na twój występ, tak? Jest, dokładnie, mam swoich tego. Jest, opłacam silnoręki, takich skurwysynów po prostu chodzą z pałami od domu do domu, wyważają drzwi, wyciągają ludzi w gaciach, kurwa, na mróz, wyrzucają i... I uczymy, będziesz śmiał, wrócimy po twoją żonę. Nie. Boże, jak zwykle. Skuteczny, to tak zwany właśnie grassroots marketing. Taki, dokładnie. Od podstaw. Bezpośrednio. I tam, że powiem, było dużo osób, które nigdy bym się nie spodziewał, że będą trochę, wiesz, starsze ode mnie. Znacznie starsze, a bawiło się bardzo dobrze. Zostaliśmy później na drinki. Tak. Ja się najebałem, nie ma to jak w takiej miejscowości się napić i... Strasznie się też... Dobra. Ja i tak się za dużej ilości przyznaję rzeczy. Ostatnio miałem z tym problemy. Więc chciałbym wyklaryfikować. Nie zażywam narkotyków. No oczywiście. Wszystko, co tutaj mówimy, jest... Wiecie dlaczego? Bo są nielegalne.
Chyba na tym możemy zakończyć. Nie bierzcie narkotyków. Nie, może was zepsują. Nie bierzcie. Serio, szkoda czasu. Lepiej sobie, nie wiem, co można robić. Kanapkę zjeść albo jest takie konie bujane są. Ja miałem też takie... Są jeszcze bujane konie? Ja to chyba musiałbym ostatnio biegają. Szukać na Allegro. Nie, jest kilka. Był taki film o nich, się nazywał Ogier Zielonej Doliny. Ale nie bierzcie narkotyków, róbcie inne rzeczy. Jak to było w jednym z odcinków Ali G Show. Revolt in a non-violent way. Chłopaki zachęcali. No to tyle ode mnie. Dziękuję, że wpadłeś. Bardzo, ja dziękuję. Że bardzo fajna rozmowa, ciekawie. Daj znać, kiedy będzie na internetach, to też tam... No jasne, tak. I myślę, że następne będą już też nagrywane bardziej na bieżąco, pewnie, wiesz. Może żeby tydzień wcześniej, jakieś, więc jakby tempo co pulsu, można... też reakcja na bieżące wydarzenia. Tak, wiesz. Albo jakieś bo głupio, jak my teraz powiemy o... Wiesz, przypomnijmy, w momencie, kiedy rozmawiamy, jeszcze Kijów jest ukraiński. jeszcze Ebola nie ma jej na Osobowicach. Z tego. Ale to jest akurat kłamstwo. Ja widziałem jak po Odrze płynęła świnia i jej z dupy krew leciała. Bieżące wydarzenie. Ty z Bartkiem Zaleskim. Uwaga, kto widział świnię, niech dzwoni szybko, bo wiem, że ktoś ją na pewno wpierdolił i to trzeba chyba dojebać. Teraz 50 dresiarzy wysyła zdjęcia swoich dziewczyn. Dzięki, Bartek. Dobra, spoko. Godzina może Nagrałeś to? Okej. Okay.